Witam wszystkich z powrotem na moim kanale. Dzisiaj moim gościem jest Laura Pszczora. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. Laura jest pierwszą zawodniczką Women's Bodybuilding w Polsce, także jest mi niezmiernie miło Cię powitać u siebie na kanale. Dziękuję i od bardzo. Razu pytanko może, w jakim okresie się znajdujesz? Bardzo ciężkim. Jestem w tym momencie 2 i 3 tygodnie przed moim pro debiutem, więc no chyba taki najcięższy okres bym powiedziała. A powiedz, startujesz w kategorii Women's Bodybuilding, czy? Zdecydowaliśmy z Robertem, że w tym roku wyjdę w Women's Physique, ze względu na to, że niestety, ale zawodniczki Women's Physique są bardzo duże, a Women's Bodybuilding to już jest w ogóle inny level. Mi i tak się udało zbudować trochę masy mięśniowej, bo mam około 4 kg z poprzedniego startu. Jestem 4 kg cięższa w tym roku, więc tak naprawdę na przestrzeni, nie wiem, 6 miesięcy off-seasonu to jest bardzo dużo, ale na pewno przejdę do Women's Bodybuilding. No właśnie, to kolejne moje pytanie, że tak powiem, już odpowiedziałaś, czy będzie planowana zmiana kategorii. Od razu masz właśnie mi powiedzieć, czy jak już zaczynałaś starty, te pierwsze swoje i tak dalej, czy od samego jakby początku chciałaś zmierzać ku właśnie tej kulturystyce kobiet? Znaczy nie, zaczęłam w ogóle od figur. Mój pierwszy start to w ogóle był w Naturalnej Federacji w 2018 roku. To był taki mój pierwszy start. Przez 2 lata startowałam jako naturalny zawodnik, po czym przeszłam w 2020 do MPC, bo stwierdziłam, że to jest to, gdzie chcę iść, czyli Olimpia. Zawsze lubiłam te mięśnie, takie bardziej większe gabaryty, więc w 2020 to był mój ostatni start, który zrobiłam w figure. I w zeszłym roku nawet się nie spodziewałam, że przejdę do Women's Physique albo Women's Bodybuilding. Po prostu kiedyś wysłałam, tam chyba w maju, wysłałam zdjęcie do Norberta i on mi napisał, że chyba będę level up. No ja mówię do niego, że jak level up? Mówię, że tak, że o czym, w ogóle o co mu chodzi? I on mi napisał, że wcześniej bym tego nie powiedział, ale struktura mojej sylwetki jest zbudowana do Women's Physique. O wiele bardziej niż do figur i że jeśli chcę dalej progresować i ciężko trenować, ja na przykład nie trenowałam tricepsu, bicepsu przez prawie rok, bo po prostu mi się rozrasta szybko mięsień, więc musiałam uważać z treningami, co robię i wtedy Norbert mi powiedział, że jeśli chcę, to mogę przejść. Ja płakałam przez tydzień. Dlatego, że nigdy się nie spodziewałam, że w tak krótkim czasie będę mogła zrobić tak ogromny progres. I dla mnie to znaczyło, że mogę dalej iść w kierunku rozbudowy sylwetki, że mogę być jeszcze lepsza, że mogę progresować. I dla mnie siłownia, no dźwiganie ciężarów, ja naprawdę to uwielbiam. Więc przeszłam, no i potem wylądowałam w Women's Bodybuilding. No i powiedz, jak ci się startuje w tej kategorii? Uważasz, że to jest właśnie kategoria taka dla ciebie, dobrze się w niej czujesz, czy jednak zdecydowanie, zdecydowanie. Women's Physique dla mnie to jest bardzo kobieca kategoria, bo startujemy bez butów, ale po całe pozowanie. Pozujesz do własnej muzyki, mamy prawo do tego, żeby mieć własną rutynę, własne pozy, więc można się tak naprawdę wykazać artystycznie. Ja mam taką trochę duszę artystyczną, kiedyś tańczyłam, więc na pewno ta kategoria jest taka dla mnie. I w tej kategorii chodzi o to, żeby mieć taką X-frame. Sylwetka jest rozbudowana, ale też chodzi o to, żeby pokazać dalej tę kobiecość. Żeby dalej mieć estetyczne rysy twarzy, żeby dalej mieć ten makijaż, żeby być zadbanym. I dla mnie to jest taka esencja kobiecości, więc zdecydowanie to jest moja kategoria. No i Women's Bodybuilding oczywiście, tu jest po prostu większa masa mięśniowa. Tym się tak naprawdę różnią te kategorie. Nie trzeba mieć aż tak ogromnego docięcia, jak Women's Physique, ale oczywiście czym lepsze docięcie, tym lepiej.
Więc na pewno w przyszłości będę planowała przejście do women's bodybuilding, bo no ja chcę dalej rosnąć. No i właśnie pytanko jest odnośnie twoich jakichś najbliższych, czy może tych dalszych planów startowych chociażby. Czy teraz powiedzmy planujesz, nie wiem, ten rok, następny jeszcze sobie postartować w Women's Physique, nie wiem, dostać się na Mister Olympia, czy jednak powiedzmy dajesz sobie ten rok czasu i będziesz chciała już przejść wyżej? Jak to wygląda u ciebie? To jest tak, w tym roku miałam mieć 3 starty, ale niestety w Pro Lidze jest bardzo mało startów w Europie. I nie było żadnych startów, które by mi pasowały w Stanach, więc w tym roku są 2 starty: Hiszpania, europejskie Championships, i potem Rumunia, Muscle Fest w Women's Physique. I w przyszłym roku już mamy cel z Norbertem, że polecę do Stanów na około 1,5 miesiąca. Tam chcę zaliczyć Tampa Pro, Savannah Pro, Texas Pro i jeszcze jedne są zawody chyba bodajże na Florydzie, więc chciałabym zaliczyć chociaż 4 starty, żeby tam się pokazać sędziom, żeby zobaczyć, dokąd to zmierza. Oczywiście w tym roku, w zależności od tego, jaki będę miała feedback od sędziów, co sędziowie mi powiedzą, wtedy będziemy decydować dalej, czy w przyszłym roku wyjdę w Women's Physique, czy wyjdę w Women's Bodybuilding. Jeśli mi się uda osiągnąć tą masę do przyszłego roku na off-seasonie, taką konkretną masę, żebym mogła wyjść w Women's Bodybuilding, to jak najbardziej wyjdę w tej kategorii już w przyszłym roku. Jeśli ta sylwetka będzie taka pomiędzy, to najprawdopodobniej wyjdę w Women's Physique, bo jak zobaczysz zawodniczki nawet na pierwszych call-outach, nie zawsze zawodniczka musi być największa, ale mimo wszystko większość zawodniczek nawet w Women's Physique, one się już ocierają w Women's Bodybuilding, więc jeśli ja będę taka na pograniczu, to bardzo możliwe, że wyjdę po prostu w Women's Physique, a jeśli sędziowie stwierdzą, że powinnam wyjść w Women's Bodybuilding, bo tam zajmę lepszą lokatę, to wtedy po prostu tak zrobimy, więc to wszystko będzie się rozgrywało pod kontekstem, co sędziowie uważają, no bo oczywiście jak ktoś chce wygrywać, to najbardziej liczy się opinia sędziów, więc wtedy ja będę po prostu szła tym tropem. Mm-hmm. No powiem ci, od razu mi na myśl przychodzi zawodniczka Mayla Ash, z którą też miałem okazję przeprowadzać rozmowę. I wtedy pamiętam, pytałem też na temat jej przejścia ewentualnego do Women's Bodybuilding. To mówiła, że nie, że jednak Women's Physique to jest, tak jak powiedziałaś, ta większa kobiecość jest widoczna i tak dalej, że jednak jest troszeczkę też za mała. No i w przeciągu paru miesięcy, bo miała, już nie chcę tutaj skłamać, ale to nie wiem, czy to było Chicago Pro, czy New York Pro, chyba New York Pro. Wystartowała tak na próbę właśnie w Women's Bodybuilding, gdzie dostała od razu tam kwalifikację na Mister Olympia w tej kategorii i na pierwszej swojej Olimpii zajęła 4. miejsce, więc to jest... A też nie należy, znaczy inaczej, wtedy nie należała do takich, że tak powiem, rozmiarowych zawodniczek, tak, tylko to była bardziej spokojna. Jak zobaczysz sobie Olimpię z zeszłego roku, tak naprawdę top 10 Women's Bodybuilding, to nie są kobiety, które są ogromne. Top 6 to są bardzo dalej estetyczne, proporcjonalne kobiece sylwetki. Owszem, one są już większe gabarytowo niż, nie wiem, figur. Od Women's Physique nie odbiegają aż tak bardzo gabarytowo, bym powiedziała, ale nawet dwukrotna mistrzyni Olimpii Andrea. Ona jest bardzo kobieca, ona wcale nie jest ogromna. Nie jest jakimś wielkim monstrum, że tak naprawdę można ją porównywać już gabarytowo do, nie wiem, open bodybuilding. Top 6 dalej to są kobiece sylwetki, co mnie bardzo cieszy, że sędziowie dalej stawiają na rozmiar, ale stawiają też na tą kobiecość, na to, żeby jednak, żebyśmy pokazywały, że da się to pogodzić. Bo dużo ludzi uważa, że jak już kobieta ma mięśnie, to wtedy już nie wygląda estetycznie, nie wygląda kobieco, a mimo wszystko da się to pogodzić. Więc to mnie bardzo właśnie cieszy. No i tutaj na pewno pojawią się komentarze typu właśnie, że co ty gadasz w ogóle za głupoty.
A na temat tej kobiecości to po prostu jest, no to jest przykre właśnie z tego względu, pewnie w Polsce jest tak słabo rozwinięte te kategorie właśnie jak Women's Bodybuilding. Tak, samo to, że jesteś rozwinięte. Mhm. Dokładnie. Samo to, że jesteś tą pierwszą zawodniczką, nie? Mi na przykład nie przeszkadza to, że ktoś, nie wiem, mi powie, że głos mam inny, że wyglądam męsko, czy cokolwiek. Mi bardziej przeszkadza to, że ludzie nie doceniają tej ciężkiej pracy, którą w to wkładamy tak naprawdę, bo kobieta i żeby kobieta tak naprawdę zeszła do tkanki tłuszczowej, nie wiem, 4-5 body fat i dalej trenowała bardzo ciężko i zapierdzielała, nie wiem, robiła 2 godziny cardio plus trening siłowy i tak dalej. My tak naprawdę podporządkujemy całe życie do kulturystyki, a nie na odwrót. I ja rozumiem, że to jest nasz wybór kulturystów, ale mi się wydaje, że po prostu należy się szacunek do sportowca, należy się szacunek do tej ciężkiej pracy, którą wykonujemy. Ja w tym momencie trenuję 3,5 godziny dziennie. Jeszcze dalej pracuję, normalnie full time. Mam pełno różnych innych obowiązków i jak słyszę jakieś głupie komentarze, to po prostu głowa mała. A tak naprawdę jest bardzo mało osób, które jest na to stać mentalnie, bo to ludzie właśnie chyba bardzo dużo o tym zapominają, że to wszystko siedzi w głowie. I tak naprawdę takie głupie, uszczypliwe komentarze są po prostu niepotrzebne. Ja nie wychodzę na Instagram na przykład i nie komentuję osób, które są otyłe. Nie komentuję osób, które mi się nie podobają. Ja wychodzę z założenia, że jeśli nie ma się czegoś dobrego do powiedzenia, to po prostu lepiej temat przemilczeć. Tym bardziej, że kulturystyka, no to jest ekstremalny sport i zawsze taki był. Mhm. Dokładnie, no to jest, ja powiem ci, tak samo jest na przykład z odmienną, że tak powiem, orientacją, nie? To, że mi się to nie podoba i mogę, powiedzmy, osobiście, nie wiem, takich osób nie szanować, to nie znaczy, że mogę i mam prawo publicznie, że tak powiem, te osoby obrażać i tak dalej. No bo też wiadomo, każdy człowiek ma inną psychikę i nie wiadomo, jak ty to odbierzesz, jak ja to odbiorę i jak co później się po prostu może wydarzyć, nie? Więc to jest, tak jak powiedziałeś, szacunek należy się sportowcowi, ale tak samo każdemu człowiekowi, a dużo osób niestety o tym jakby, no nie wiem, nie pamięta, nie mam pojęcia. Ostatnio właśnie od razu chciałbym też nawiązać, co ty na przykład na ten temat myślisz. Było na grupie, nie wiem, czy jesteś sportowej świry. Chyba. Jestem. Praktycznie mnie nie ma na polskich w ogóle stronach. Okej. To ostatnio było właśnie na tej jednej z grup dodane zdjęcie dwóch zawodniczek z kulturystyki kobiecej, gdzie, no nie powiem, no jeśli chodzi o twarz, to no, było bardzo zbliżone to do mężczyzny i tak dalej. No i po prostu tam się posypały takie komentarze, że naprawdę szkoda w ogóle gadać. Powiedz mi, jak ty właśnie podchodzisz do czegoś takiego, jakie ty masz zdanie na temat właśnie takich zawodniczek, które teoretycznie przesadziły, nie wiem, z towarem i tak dalej? Znaczy, ja wychodzę, dla mnie to jest tak, ja oczywiście jestem na środkach, ja zawsze o tym mówiłam wszem i wobec, jak ktoś mnie nawet pyta o protokół, to ja jestem po prostu z grubej rury, wszystko mówię. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o takie zawodniczki, to one po prostu dużo... Pierwsze co, to jest nieświadomość, bo zauważyłam, mam styczność z zawodniczkami ze Stanów i tak dalej, zauważyłam, że dużo zawodniczek nie wie, co bierze. Trenerzy dają, one są zadowolone z efektów, wszystko ładnie, pięknie, ale tak naprawdę nie wiedzą, co z czym się je. Ja sama sprawdzam to, co biorę, czytam, edukuję się. A druga sprawa to jest też taka, że mi się wydaje, że one po prostu chcą w bardzo krótkim czasie zajść daleko, dlatego po prostu biorą więcej, bo niestety no, kulturystyka to jest maraton. To nie jest sprint. I tu potrzeba czasu, potrzeba cierpliwości. A ludzie, no to jest taka chyba mi się wydaje ludzka natura, że efekty chcemy od razu. Najlepiej za miesiąc, za dwa. A jak ktoś nie ma genetyki do rozrostu, no to niestety ładuje. Ja na szczęście będę do końca chyba życia wdzięczna za ten dar, że tą genetykę mam, bo no ja potrafię... No z tamtego roku do tego jestem plus 4 kilo cięższa.
Więc to jest bardzo dużo, tak naprawdę w jeden off-season. Ja w 2 lata zmieniłam sylwetkę diametralnie, bo mam ponad 10 kilo na plusie. I to nie jest 10 kilo tłuszczu, tylko masy mięśniowej. Obwód uda mam 60 cm, gdzie w tamtym roku było 53. To jest 7 cm w obwodzie, to jest bardzo, bardzo dużo. Więc mi się po prostu wydaje, że one są takie kobiety, niektóre są po prostu zatracone, a też siebie nie widzą z takiej perspektywy, jak widzą po prostu osoby z zewnątrz. I kolejna sprawa jest taka, że ja uważam, że każda kobieta, która chce przejść na środki, musi naprawdę bardzo się mocno nad tym zastanowić. Bo tak, to zmienia głos. Oczywiście, nie wiem, włosy ci szybciej rosną wszędzie i tak dalej. I są takie, a nie inne skutki i to trzeba się z tym liczyć. I trzeba po prostu wiedzieć, że tak będzie i nie można potem mieć do kogoś pretensji, że o coś się ze mną stało, bo niestety tak to wygląda. A dużo kobiet właśnie o tym zapomina i potem jak przystają, to myślą, że kurde, może wrócę do normalności. No raczej już wtedy nie. No wydaje mi się, że właśnie to jest na takiej zasadzie trochę. Znaczy to też jest, wiesz, kwestia taka, że tak jak powiedziałeś, genetyka, to też jest, no każdy inaczej na jakieś te środki reaguje, nie? Dla ciebie na przykład powiedzmy te naprawdę minimalne dawki, powiedzmy jakieś tam, nie wiem, 2 środków mogą już, nie wiem, jakieś te skutki uboczne większe się pojawić, a ktoś inny może brać 2-krotnie więcej i tych środków dokładnie. Tak. Więc... Właśnie to jest to, że każdy po prostu, kulturystyka to jest oczywiście zabawa tak naprawdę z ciałem, więc do każdego trzeba podchodzić bardzo indywidualnie, bo to, że ja wezmę, nie wiem, 20 gram, nie wiem, anawaru i ja będę na tym rosła, to nie znaczy, że druga osoba weźmie to samo i będzie na tym rosnąć. Na każdego to działa kompletnie inaczej. Ktoś może mieć, nie wiem, problemy skórne, komuś się może zmienić głos i tak dalej, więc to jest bardzo taka kwestia indywidualna. To jest tak samo jak z każdymi innymi lekami tak naprawdę. No, ktoś może wziąć paracetamol, jedną tabletkę i mu przejdzie ból głowy, a ktoś weźmie 3 tabletki i dalej ten ból głowy będzie, więc to tak naprawdę jest bardzo sprawa taka kwestia indywidualna, tak samo jak diety czy treningów, więc do tego trzeba właśnie zawsze podchodzić. Dlatego jak ludzie na przykład pytają się mnie, nie wiem, jakie biorę środki, albo co bym uważała dla kobiety jest najrozsądniejsze i tak dalej. Nie ma czegoś takiego jak idealny protokół, idealny środek, bo trzeba zobaczyć, jak ciało reaguje. I trzeba po prostu bardzo to monitorować, więc trzeba mieć odpowiedzialnego trenera, który po prostu będzie pomagał. Mm-hmm. No tym bardziej, że u kobiet z organizmem to nie jest to samo co u mężczyzn, nie? Ten organizm kobiety jest znacznie bardziej skomplikowany niż właśnie u facetów, więc tutaj jakby zabawy nie ma. Mm-hmm. No, dokładnie. Powiedz mi twój początek. Skąd w ogóle pomysł na kulturystykę? Jak to się w ogóle, wiesz, zaczęło, nie? Dlaczego, nie wiem, zafascynowały cię mięśnie? No ja ogólnie, ja kiedyś tańczyłam i byłam 2-krotną mistrzynią Polski w showdance i zdobyłam wicemistrzostwo świata w showdance, więc tańczyłam przez długie lata. Zawsze tam gdzieś ten sport był. Odkąd miałam, nie wiem, 13-14 lat, ja oglądałam strongmanów, na przykład w Polsce, jak jeszcze w Polsce mieszkałam i zawsze mi się podobały te umięśnione duże sylwetki. No strongmeni oczywiście no, nie są tacy chudzi, ale po prostu chyba to, że są silni, więc zawsze bardzo mi to imponowało. Jak się przeprowadziłam do UK, mój facet w tamtym okresie nie chciał za bardzo, żebym trenowała. Ja po prostu musiałam się odnaleźć. Blue. Sorry, mam kota swojego. Tam nie. I tam. Nie chciał po prostu, żebym cokolwiek takiego robiła, bo on powiedział, że właśnie kobiety wtedy już nie są kobiece, że będę wyglądać jak facet i tak dalej. A ja się odnalazłam wtedy. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że będę startować, ale odnalazłam po prostu część siebie, swoje serce właśnie na siłowni i zauważyłam, że bardzo szybko mi się zmienia sylwetka. Wtedy właśnie chyba pierwszy raz zaczęłam tak myśleć, że a kurde, może bym zobaczyła jakieś zawody i tak dalej. I po prostu się rozstałam z facetem.
I jak się rozstaliśmy, on był moim narzeczonym w ogóle, jak się rozstaliśmy, to pierwsze co, to zadecydowałam właśnie, że postaram się i stanę na deskach sceny. No i tak się po prostu stało i od tamtej pory startuję, od 2018 roku. Mhm. A powiedz, co cię motywuje? Nie wiem, czy ktoś cię motywuje, czy masz jakąś taką osobę, zawodniczkę, która no po prostu, nie wiem, wchodzisz na Instagrama, widzisz ją i no normalnie, wiesz, aż chce się wszystko... Jeśli chodzi o zawodników, to podziwiam te sylwetki, uwielbiam dziewczyny, jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, bo w tym roku byłam na paru prestiżowych pro zawodach i pro qualifiers w Hiszpanii, w Polsce, więc trochę jeżdżę, podróżuję i zawsze lubię z nimi porozmawiać i tak dalej, ale motywuję się sama, bo ja mam taką jak się mówi po polsku, wizualizację siebie, jak chcę wyglądać i gdzie chcę dojść. Mam taki goal w głowie, co bym chciała, gdzie bym chciała być, jak ta moja sylwetka chciałabym, żeby się rozwijała i to mnie tak napędza. I za każdym razem jak na Instagramie czy tam, nie wiem, na Facebooku ktoś mi napisze, że zmotywowałam go do tego, żeby poszedł na siłownię, żeby zmienił swoją dietę czy cokolwiek, to mnie motywuje. Motywuje mnie to, że mimo to, że ja tak naprawdę no, jestem zwykłą dziewczyną, która po prostu chodzi na siłownię. Ja nie widzę siebie w jakichś kategoriach, nie wiem, wyższych, tylko po prostu zwykła, normalna laska chodzi na siłownię i robię to, co kocham, bo dla mnie kulturystyka to jest wszystko. I fakt taki, że są osoby, którym mogę poprzez to pomagać, motywować je, to mnie właśnie motywuje. Napędza mnie jeszcze bardziej właśnie do cięższej pracy, do tego, żeby pokazać, że się da. Tym bardziej, że ja mam bardzo głęboką niedoczynność tarczycy. I parę lat temu jeszcze lekarz mi powiedział, że no ja na pewno nawet nie schudnę. A gdzie tu w ogóle mówić o zawodach i to jeszcze, żeby mieć, nie wiem, tkankę poziomu 5%. A ja wtedy się zawzięłam i ja powiedziałam, watch me. I tak wyszło. I teraz mamy kartę pro i walczymy o Olimpię. Mam nadzieję. Więc jak widać, no, nawet osoby na najwyższym poziomie nie mają takiej stricte motywacji, bo też w sensie dużo osób szuka tej motywacji, nie wiem, w kimś i tak dalej. Zamiast właśnie patrzeć nawet... Dokładnie. Nawet, żeby zamiast właśnie patrzeć nawet na te najmniejsze, wiesz, kroczki, zmiany w swojej sylwetce, czy w czymkolwiek, jaką byśmy tam dyscyplinę tej nie uprawiali, to każdy szuka w kimś. Nie powiem, sam kiedyś, jak trenowałem jeszcze piłkę nożną, to też, aby wybrać się na trening, no to musiałem po prostu filmy sobie różnych tam zawodników odpalać i tak dalej, bo po prostu nie szło inaczej tego, że tak powiem, przeskoczyć. Aż do momentu właśnie, jak w końcu no, podjąłem decyzję, że troszeczkę zmienimy sport i tak dalej i szukam teraz właśnie tych, że tak powiem, zalet w postępie po prostu, jaką tam dyscyplinę uprawiam, tak? Więc mamy z czego brać przykład, jakie mieć podejście, więc po prostu szukajmy, że tak powiem, w sobie, tak jak powiedziałaś. Tak, w sobie, bo tak naprawdę to jest, ja uważam, że każdy powinien znaleźć jakiś swój cel, swoją taką pasję w życiu, bo życie mamy jedno, więc jeśli budzisz się codziennie rano i masz taką jakąś wizję, taką, i to nie musi być kulturystyka, to może być cokolwiek, co robisz w życiu, nie wiem, chcesz mieć lepszą pracę, chcesz lepiej wyglądać, chcesz, nie wiem, założyć rodzinę, cokolwiek, ale masz taki jakiś wewnętrzny desire, jakąś pasję do życia, to wtedy żyje się inaczej. Wtedy jest się człowiekiem szczęśliwym, czuje się o wiele bardziej spełnionym i masz wtedy tą motywację do działania. Owszem, są gorsze dni, no to jest normalne, każdy ma gorszy dzień, ale po prostu się budzisz i wiesz, że jest coś, co masz zrobić, jest coś, gdzie możesz się spełnić. I jak widzisz nawet takie, nie wiem, małe postępy, to zawsze to cieszy. I można zawsze, ja zawsze mówię też, żeby się patrzeć, nie wiem, na zdjęcia sprzed roku, sprzed paru miesięcy, czy cokolwiek innego, co się robiło, jak się człowiek zmienił. I to też jeszcze bardziej napędza, też bardziej motywuje. A sam fakt, że komuś się jeszcze dodatkowo pomaga tylko tym, że się po prostu jest,
i że się samemu ciężko zapierdziela na coś, to też tak samo napędza, bo to pokazuje, że się da, mimo różnych przeciwności losu, mimo, nie wiem, różnych chorób i tak dalej. Ja pokazuję ludziom, że jak się uweźmiesz, i tak naprawdę będzie się ciężko pracowało, po prostu głowa w dół i się zapierdziela na to, co się chce osiągnąć, to naprawdę się da. I tym miłym akcentem zakończymy na razie. Jeżeli się wam podobało, chcielibyście jeszcze Laurę zobaczyć, mam nadzieję, że też będzie Laura chciała, to dajcie znać w komentarzu. Dzięki ci w takim razie za ten krótki, prawie pół godziny mamy materiał. I co? Do zobaczenia. Życzę ci powodzenia w takim razie w najbliższych startach i liczymy na... Bardzo mocna obsada będzie prodebiut i to jeszcze taki bardzo emocjonalny, bo ja byłam w 2020 roku na European Championships jako figure i to był mój taki debiut w NPC na scenie międzynarodowej, a teraz wracam tam jako zawodnik pro, więc to będzie naprawdę bardzo emocjonalny start, ale no nie mogę się doczekać. Więc nic, tylko trzymać kciuki, no i czekamy na Olimpię, tak? To na pewno. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.